Wielkie spotkania. Zaprasza wydawnictwo Wielka Litera. Samotny jak Szwed? Nic bardziej mylnego. O tym, że Szwedzi lubią bywać sami, ale wcale nie są wtedy samotni, rozmawiam z Katarzyną Tubylewicz. Gościem Wielkiego Spotkania w wydawnictwie Wielka Litera jest Katarzyna Tubylewicz. Autorka książki Samotny jak Szwed, ale przede wszystkim też pisarka, kulturoznawczyni i tłumaczka z języka szwedzkiego. Ja sobie tak pomyślałam, lubię czytam książki w PDF-ie na potrzeby tych spotkań, bo jakoś zawsze mogę je nosić przy sobie i, i zerkać do nich kiedy chcę, ale najpierw muszę złapać tę książkę do ręki, zobaczyć obwolutę, powąchać, tak jak pewnie wszyscy. I powiem szczerze, że tytuł mnie trochę zmylił i pomyślałam sobie. Ok, to pewnie jakaś jedna z tych podróżniczek zobaczyłam sobie na okładce łódź z wiosłem, tak się zasugerowałam, ale zaintrygowało mnie polecenie y, pani Ewy Wojdyło-Osiateńskiej, która jest psychologiem i która napisała, że pierwsza taka książka o samotności, która uspokaja, cieszy, łagodzi, dodaje energii, oswaja, odczarowuje i ucisza strachy. Myślę, że coś tu jest nie tak. Mam dysonans poznawczy. Nie wiem, co to będzie za podróż tą łodzią. I powiem szczerze, że po, po kilku stronach no, byłam pełna zazdrości, że wpadłaś na taki pomysł. A potem się już gdzieś około 15 zakochałam. Och, to miło. Dlatego, że to jest taki temat, który ja bardzo lubię odczuwać tę samotność właśnie taką, o której piszesz. Ten taki trochę szwedzki model, kiedy jest się. Ze sobą tu i teraz, i, i człowiek nie czuje się samotny, chociaż jest sam. Tak. E, takie bycie sam na sam ze sobą to jest rzeczywiście w tym sensie szwedzka specjalność, że Szwedzi mają bardzo głęboką świadomość tego, że to jest potrzebne. E, I wydaje mi się, że w Szwecji jest też dużo mniej. Różnego rodzaju tabu wokół samotności, bo w Szwecji także to, że ktoś jest na przykład singlem, że okresowo mieszka sam, czy że często wybiera samotność na łonie natury to nie są rzeczy, które wzbudzają. Jakiś niepokój, to nie są rzeczy, które wywo wywołują współczucie. Nie kojarzy się tego, że ktoś nie jest samotny z sukcesem życiowym, a bycie samotnym niekoniecznie jest porażką. I ja właściwie między innymi z tego powodu chciałam tę książkę napisać, bo ja, pisząc o Szwecji, zawsze też piszę o Polsce. Dla mnie Szwecja jest jakimś takim lustrem, w którym też przeglądam Polskę. I już od dawna myślałam, że Rzeczywiście stosunek Szwedów do samotności, do takiego, e, takiej chwili oddechu od różnych społecznych zobowiązań, że to jest coś, e, co się w Szwecji tak pielęgnuje, czym można się rozkoszować, a w Polsce tego jest tak mało. A poza tym, w pewnym momencie po jakimś czasie życia w Szwecji, zaczęłam dostrzegać, jak dużo w Polsce jest lęku przed samotnością i tego powtarzania kto ci na starość poda szklankę wody że Polacy bardzo boją się być sami w takim wymiarze społecznym, na przykład nie mieć rodziny. A w Szwecji e, to tak nie wygląda. Jednak, kiedy zaczęłam pisać moją książkę i rozmawiałam z kolejnymi, e, często bardzo niezwykłymi osobami, to zaczęłam rozumieć, że Szwecja też ma różne swoje obszary tabu, jeżeli chodzi o samotność, i że też w Szwecji są rodzaje samotności, do których ludzie niechętnie się przyznają. E, Czyli do czego? No, na przykład, um, jeżeli chodzi o prywatność, to jeden z moich rozmówców, Dawid Turfiel, który w ogóle jest religioznawcą i opowiada, moim zdaniem, fascynująco o tym, jak natura zajęła w Szwecji miejsce kościołów i że to właśnie na łonie natury się szuka metafizyki, ale on powiedział też, że to prawda, Szwedzi e, nie boją się być singlami, ale że na przykład samotność seksualna to, że ktoś nie ma, Partnera czy partnerów, to już jest coś, o czym się mówi niechętnie. Ale są jeszcze inne rodzaje samotności, bo to jest tak, że Szwecja to jest kraj bardzo silnego indywidualizmu i też państwo, w którym Państwo opiekuńcze w swoim centrum zainteresowań nie ma rodziny, tej podstawowej komórki społecznej, o której wciąż słyszy się w Polsce, tylko jednostką. Państwo się opiekuje pojedynczym człowiekiem, który może sobie żyć w rodzinie albo bez, a ta rodzina, jeżeli jest, to może mieć bardzo różny kształt. Czyż to nie jest cudowne? To jest cudowne, ja to bardzo lubię. Naprawdę. Ale. Jednocześnie Szwedzi są też bardzo stadni, to jest takie społeczeństwo silnego kolektywizmu i to, czego nie lubią i się boją, to samotność polegająca na tym, że nie ma się takiej dużej grupy o podobnych wartościach, niejako za sobą. To znaczy, Szwedzi boją się w debacie publicznej konfliktów, boją się takiej sytuacji, że mogą być uznani za myślących w jakiś nieprawidłowy sposób. W mojej książce opowiada o tym, Moim zdaniem fascynująca publicystka i pisarka Stina Oskarsson, która jest taką osobą usiłującą zachować maksymalny obiektywizm, co oznacza, że ona jako dziennikarka rozmawia z ludźmi po wszystkich stronach debaty. A Szwecja jest, podobnie jak Polska, krajem spolaryzowanym, może nie aż tak Polska, nie, nie aż tak jak Ameryka, ale jednak też krajem. W którym są grupy po prostu nie lubiące się, i Stina uważa, że należy rozmawiać z ludźmi, z którymi się nie zgadzamy, bo rozmowa jest podstawowym narzędziem demokracji. I jeżeli nie możemy mówić o tym, co nas dzieli w sposób uczciwy, to właściwie pozostają nam rękoczyny. Ale jej postawa właśnie w Szwecji jest czymś kontrowersyjnym. Ona to tłumaczy tym, że w Szwecji istnieje jakiś taki lęk, że można się zarazić czyimiś poglądami. Więc jeżeli ktoś ma bardzo nieprzyjemne poglądy, to po prostu lepiej w ogóle z nim nie robić wywiadu. Więc Szwedzi boją się takiej samotności. Polscy połowa że byłaby bezrobotna, gdyby mieli takie podejście. Tak, no Polska pod tym <grym> względem <grym> jest tak zupełnie inna. W ogóle też jest fascynujące porównać na przykład debaty polityczne w Polsce i w Szwecji, bo w Szwecji. Kultura konsensusu powoduje, że naprawdę wszyscy, nawet jak się ze sobą nie zgadzają, to i tak chod, chociaż trochę próbują się ze sobą zgadzać. No a poza tym nikt nikomu nie przerywa, bo to jest bardzo niegrzeczne przerywać. I, I właściwie szuka się zawsze jakichś takich tematów wspólnych, nawet w takich sytuacjach, kiedy Dziennikarz robi niby krytyczny wywiad z politykiem, mhm. ale to jest zupełnie inny klimat rozmowy niż w Polsce. Czyli co nie atakuje, tylko wysłuchuje tak. jego zdania. I często nie stawia kontrowersyjnych pytań z obawy przed tym, że może dojść do jakiejś takiej napiętej sytuacji. Pod tym względem Szwecja jest bardzo ciekawa i zaskakująca. I ja osobiście w ogóle uwielbiam Szwecję, i jest cała masa rzeczy w Szwecji, które w pełni akceptuję i które są bardzo bliskie w ogóle mojemu sposobowi myślenia o świecie. Natomiast rzeczywiście ta kultura unikania konfliktu i lęku przed wyrażaniem niektórych poglądów. Jest, jest czymś, co uważam za problematyczne, bo moim zdaniem to nie ma dobrego wpływu na debatę publiczną, co nie oznacza, że uważam, że debata tak wyglądająca jak w Polsce jest przykładem zdrowej debaty publicznej. Pewnie coś takiego pośrodku pomiędzy Szwecją a Polską byłoby. Powiedziałeś, że przeglądasz się w tej Szwecji, że w Szwecji widzisz Polskę, tak, a w Polsce widzisz trochę Szwecji? Mm, to może raczej jest tak, że ja przeglądając Polskę w Szwecji, mam, to mam na myśli, że bardzo często jakieś charakterystyczne cechy społeczeństwa szwedzkiego pokazują, jak inna jest Polska, bo pomimo tego, że ja w ogóle uważam, że ludzie, wszyscy na świecie mają bardzo wiele wspólnego, i e, na przykład w mojej książce dochodzę do tego, że e, nas wszystkich, wszystkich ludzi łączy jakiś rodzaj ambiwalencji względem stanu samotności, że my z jednej strony samotności potrzebujemy i za nią tęsknimy, choć nie zawsze jesteśmy tego świadomi i nie zawsze mamy odwagę o tym mówić, albo sami przed sobą się do tego przyznać. Ale też samotności się boimy. Boimy się różnych rodzajów samotności. Pewnie najbardziej wszystkich ludzi na świecie łączy lęk przed samotnym umieraniem i przed tym w ogóle, że śmierć jest jakąś taką ostateczną e, samotnością. Z tym lęki, lękiem zresztą też się w tej książce mierzą, bo rozmawiam na temat właśnie samotności na ostatniej drodze. Z bardzo ciekawym szwedzkim lekarzem i pisarzem, Peterem Strangiem. Ale wracając do pytania o Szwecję i o Polskę, to jednocześnie te kraje, tak bardzo blisko siebie się znajdujące, są radykalnie równe pod wieloma względami, więc często jakieś typowo polskie sprawy czy sposób myślenia staje się dużo bardziej wyraźny. Kiedy się człowiek przygląda Szwecji. I ja mam wrażenie, po tym jak już odbyłam trochę rozmów na temat tej książki, że to, co bardzo w niej podoba się wielu Polakom i co było potrzebne, należało o tym powiedzieć, należało o tym napisać, to na przykład fakt, że Istnieje też ten rodzaj samotności, który odczuwamy w grupie. Być może nawet w bardzo bliskiej rodzinie. W mojej książce jest opowieść o samotności w małżeństwie, o samotności seksualnej, także w związku. Ale że w Polsce kult rodziny oraz lęk przed byciem sam na sam ze sobą, przed byciem singlem, przed tym, że człowiek właśnie wyląduje jako jakiś taki odludek bez. Na przykład formalnego związku, że to powoduje, że ludzie, którzy nawet chętnie może wybraliby odrobinę samotności, odrobinę wolności, nie robią tego albo robią to, ale nie czują się z tym w pełni dobrze, ponieważ są otoczeni jakąś dalszą rodziną, która im współczuje, otoczeni tymi ludźmi, którzy oceniają ten wybór, że w Polsce po prostu jest bardzo dużo takiego napięcia i ograniczenia, które wynika z różnych, znaczy z tego, że polskie życie rodzinne jest bardzo tradycyjne i z tego, że w społeczeństwie istnieje bardzo jakiś taki silny mit o tym, że sukces życiowy łączy się z tym, że człowiek nie jest sam w takim znaczeniu, że nie mieszka sam. I że najchętniej w ogóle ma e, tradycyjną rodzinę, dwoje dzieci i psa, i wtedy to już jest naprawdę e, zrealizowany projekt. Nie jestem samotny. A ja w tej książce opowiadam o tym, że właśnie wtedy można się czuć najbardziej samotnym. Zresztą piszesz też o tym, że zupełnie w przeciwieństwie do Polski, e, młodzi ludzie jak się wyprowadzają, to właśnie muszą iść najpierw na swoje sami, a potem dopiero najwyżej łączyć się w pary, żeby wyczuć, czego tak naprawdę chcą od życia. E, właśnie piszesz też o tej samotności w grupie i, i też o te twoich takich doświadczeniach e, jeszcze z czasów dorastania, czy dzieciństwa, co bardzo mi zaimponowało, że masz tak głębokie wspomnienia, e, ale gdzieś tam się w tym wszystkim odnajdywałam, bo faktycznie taka poczucie e, osamotnienia w, w grupie chyba też te właśnie rówieśniczej jest takim szczególnym doświadczeniem, którego, no nie wiem, chyba wszyscy na początku swojej drogi takiej dojrzałej mogą to poznać, a potem jakby starają się właśnie... Bo coś jest takiego, co jest, to jest trochę sprzeczne w tym, co mówisz o, o tych Szwedach. No bo z jednej strony oni są indywidualistami, a z drugiej strony boją się jednak być posądzeni, że są trochę inni albo mają inne poglądy. To jest paradoks, tak. Szwecja jest krajem paradoksów. Ale to po prostu oznacza, że są indywidualistami w swoim życiu prywatnym, że żyją w społeczeństwie, w którym jest po prostu czymś akceptowanym. Że można żyć w rodzinie tradycyjnej albo tęczowej, że można żyć w związku poliamorycznym, że można żyć w związku niesformalizowanym. Istnieje słowo określające związki, które nie mieszkają ze sobą serbu, to się, na, to się nazywa. Dużo częściej niż Polacy, Szwedzi się rozwodzą. Z reguły jest to dużo mniej dramatyczne. Jest normą raczej, że rodzice dzieci jeszcze niedorosłych, którzy się rozwodzą, nadal te dzieci wspólnie wychowują, z czego powstają takie bardzo rozszerzone patchworkowe rodziny, bo nagle pojawia się kolejny partner w życiu jednego z rodziców czy drugiego pojawiają się kolejne dzieci i ci wszyscy ludzie często mają ze sobą bardzo bliski kontakt i są to, to takie dosyć duże rodziny które mają zupełnie inny kształt niż taka tradycyjna rodzina polska i w Szwecji jest też bardzo silne poczucie tego że samodzielność niezależność jest wartością istnieje powiedzenie ensam är stark w samotności siła Istnieje jakieś takie romantyczne wyobrażenie o tym, że wspaniale jest samotnie podróżować, że wartością jest poradzić sobie samemu, zwłaszcza jeżeli człowiek jest kimś młodym, pojechać gdzieś samotnie na studia, no, sprawdzić się bez wsparcia najbliższych. No i jeszcze warto wspomnieć o tym, że w latach 70. w Szwecji całkowicie zreformowano prawo, dotyczące właśnie rodziny, i Szwecja jest jednym z nielicznych krajów na świecie, gdzie wprowadzono indywidualne opodatkowanie małżeństw, co powoduje, że Szwecja ma też najwyższy w Unii Europejskiej procent kobiet pracujących aż 80% Szwedek pracuje. I um, że uważa się, że małżeństwo to raczej nie jest jakaś transakcja ekonomiczna. E, małżeństwo, ja czasem mówię teraz, że Szwedzi być może są największymi romantykami Europy, dlatego że o małżeństwie myśli się, że to jest związek uczuciowy, który trwa, dopóki trwa uczucie. A jeżeli ono się kończy, to to małżeństwo może się e, e, rozejść i, i można zawrzeć inny związek. Więc tutaj jest bardzo dużo wolności. Nikt nie stanie się taką ofiarą tego rozstania. Bo... Dokładnie, bo, bo dwie osoby są niezależne e, finansowo i, i stoją na własnych nogach. Więc tutaj jest szwedzki indywidualizm, ale jednocześnie pamiętajmy, że Szwecja to jest kraj po pierwsze, tred... znaczy dzisiaj sekularyzowany, ale jednak protestancki i wszystkie kraje protestanckie mają to do siebie, że tam człowiek jest rozumiany jako taka śrubka, która ma dobrze funkcjonować w całym systemie dobrze funkcjonującego społeczeństwa. W Szwecji bardzo stawia się na pracę w zespole, pracę w grupie. To już jest widoczne w szkole, gdzie właściwie. Rzadkością jest pisanie samodzielnie jakichś prac, jakichś wypracowań, czy generalnie praca w grupie to jest podstawa w szwedzkiej edukacji i w szwedzkim życiu społecznym to jest kraj stowarzyszeń, związków, klubów książki i to jest kraj, w którym ma się ogromne zaufanie do państwa. Szwedzi, nie szukają, kiedy coś im się złego dzieje, temu niezależnemu Szwedowi w życiu, to on nie szuka raczej pomocy najpierw u swoich starych rodziców, nie idzie do nich po pożyczkę, tylko państwo opiekuńcze mu pomaga. Jest szereg różnego typu rozwiązań, po które można sięgnąć, jeżeli człowiek na przykład ma problemy finansowe, stracił pracę, ma problemy rodzinne. I ten stosunek do państwa pełen zaufania, myślę, że owocuje głęboką, głębokim poczuciem, że istotne jest, aby być dobrze funkcjonującą częścią tej dużej, anonimowej grupy, którą jest społeczeństwo. Także indywidualizm na poziomie prywatnym, w pewnym sensie, jest uzależniony od kolektywizmu, dlatego że można być indywidualistą, niezależnym od swojej rodziny jeżeli ma się to opiekuńcze państwo, które pomoże i to społeczeństwo, którego jest się częścią. I jak się o tym tak pomyśli, to ten paradoks jest w pełni zrozumiały. Tak jest zrozumiały. Jest, pada takie zdanie w twojej książce. Co jest warte więcej? Tysięczne tłumy czy prawdziwe sam na sam ze sobą? Wolność czy władza nad narodem? Chwila odosobnienia we własnym pokoju okaże się cenniejsza od wszelkich darów, które mogą być ci dane. To jest słowa cytat, Rumiego. Tak. tak. I ja sobie pomyślałam, bo tu myślę, że kolejny paradoks, jeśli chodzi o samotność, to tkwi w czymś, kiedy mówisz, samotność, można być samym ze sobą, czyli już nie jesteśmy samotni, bo jesteśmy ze sobą. Dokładnie. I już jest nas dwoje przynajmniej. Tak, o tym mówi kilku moich bohaterów o znaczeniu samoświadomości, a także takiego odnalezienia kontaktu z sobą samym. To podkreśla tego znaczenie Wincent Sewerski, w którym rozmawiałam o najbardziej samotnym zawodzie świata, czyli zawodzie szpiega. O tym mówi mój nauczyciel jogi, który jest także nauczycielem medytacji, Joachim Gawaceni, że, że właśnie człowiek potrzebuje czasu na to, by zrozumieć siebie, zrozumieć swoje emocje, zrozumieć swoje myśli, w ogóle zauważyć, jak te myśli czasami tworzą rzeczywistość, która nie zawsze jest prawdziwa, jak bardzo jesteśmy uzależnieni od tego co dzieje się w naszej głowie, ale żeby to wszystko zauważyć, trzeba właśnie mieć ten czas, kiedy jesteśmy sami ze sobą. Możemy medytować, możemy uprawiać jogę, możemy iść na spacer do lasu albo po prostu być w pokoju i czytać książkę albo słuchać muzyki. Ale jest coś takiego w człowieku, że bardzo chętnie Ucieka od siebie samego w różnego typu, znaczy wielu ludzi to robi, w różnego typu działania i spotkania, ale brak kontaktu ze sobą jest być może najtrudniejszą formą samotności, o czym gdzieś tam się zapomina. Wspomniana już Stina Oskarsson mówi, że dla niej jedyną samotnością nie do zniesienia jest zdradzenie siebie samego. Ale żeby w ogóle siebie zdradzić, to najpierw trzeba siebie znać. A my o tym zapominamy, że naprawdę bardzo wielu ludzi nie do końca siebie samych rozumie, bo w ogóle nie miało nigdy czasu na to, żeby w pełni zaobserwować, um, kim są. Tak, ja mam takie, jak mówimy o tych, o tych różnicach pomiędzy Polską a Szwecją, to wydaje mi się, że, to, że my Polacy często zagłuszamy samych siebie. My nie dajemy sobie samym dojść do słowa. Owszem, krzykujemy coś, przerywamy coś właśnie, czemuś, co się w Szwecji nie, nie zdarza. E, jesteśmy głośni, tu, tu gromadzimy się na plażach, byłyby tam. Położyć ręcznik koło ręcznika, postawić para, parawan obok drugiego i nie słyszymy samych siebie. Nie mamy, nie dajemy sobie dojść do głosu tak wewnętrznie. I ja mam takie czasem poczucie, że tak jakbyśmy się czegoś bali, jak nie wiem z czego to wynika. Te telewizory włączone w mieszkaniach, żeby coś grało, czyli żeby nawet nie usłyszeć swojej myśli, chociażby tak na chwilę się wyciszyć. Tak, bo, to jest, bo, bo to zobacz, ten czas, kiedy zostaję sam z sobą, ma w sobie pewne ryzyko, bo mogę wtedy zobaczyć wyraźnie swoje słabości albo poczuć, że czegoś się boję. To jest taki czas, w którym może się objawić jakaś prawda, której unikamy. Tylko w rzeczywistość wygląda tak, że jeżeli cały czas unikamy jakiejś prawdy i cały czas przed czymś uciekamy, to to coś, nawet jeżeli jest tylko i wyłącznie jakoś naszą fantasmagorią, to coś nas cały czas goni i my nigdy nie zaznajemy spokoju. Także na pewno jakaś taka zgoda na to, wydaje mi się, że to jest pewien rodzaj dojrzałości życiowej czy w ogóle egzystencjalnej, uświadomić sobie, że to jest podstawowa kondycja człowieka. Że my zawsze na jakimś poziomie jesteśmy sami. To się zaczyna w momencie odcięcia pępowiny i, i już zawsze z nami jest. I ja muszę powiedzieć, że rzeczywiście rozumiałam to dość wcześnie jako dziecko z dwóch myślą powodów. Po pierwsze, dlatego, że Mam jakiś taki rodzaj z jednej strony wrażliwości, a z drugiej strony taką trochę zbuntowaną naturę, pewnie wewnętrznie krytyczną, że już jako dziecko ja często czułam, że myślę inaczej niż inni, że trochę inaczej odczuwam świat i przez to potrafiłam się czuć bardzo samotna w grupie, a ja właśnie boję się tego, że mogłabym nie zostać zrozumiana. Ja to uważam za dużą samotność, jeżeli nie ma nikogo na świecie, kto chociaż trochę rozumie, jak ja myślę, i chociaż trochę podobnie do mnie odczuwa. Więc to jest jakiś taki strach mojego dzieciństwa, z którym się gdzieś tam oswoiłam i uporałam, ale który mnie uwrażliwił na temat samotności. A druga rzecz, ja mam introwertyczną naturę. Mniej jest na świecie introwertyków niż ekstrawertyków, dlatego my często. Też jesteśmy pod jakiej, jakąś taką presją ekstrawertyków, i, i żyjemy w świecie, w którym się właśnie podkreśla znaczenie e, tego, jak, jak to dobrze, jeżeli człowiek ma e, umiejętność nawiązywania łatwo kontaktu z innymi, umiejętność. Pokazywania się w grupie, jakieś umiejętności retoryczne. Ja sama jestem takim trochę paradoksem, bo prawdopodobnie, jak teraz rozmawiamy, to widać, że ja tak naprawdę bardzo lubię ludzi, jestem ich ciekawa, łatwo nawiązuję kontakt, aczkolwiek dużo łatwiej z pojedynczą osobą w małych grupach a dużo mniej lubię tak, taką sytuację, kiedy jest dużo ludzi, wtedy zawsze więcej słucham niż mówię, to jest typowa cecha introwertyków, ale to, co jest najbardziej dla introwertyka charakterystyczne, to to, że on po jakimś czasie, nawet dużej bliskości z ludźmi, jest tak przebodźcowany, że potrzebuje na trochę zostać sam, żeby naładować swoje baterie. I ja zawsze miałam tę potrzebę i miałam ją także jako dziecko, że musiałam po prostu czasami wyobrażać sobie, w co się będę bawić z koleżankami, a nie być z nimi na podwórku. I, i, i wiem, że no, ci ludzie, którzy mają podobną potrzebę tego takiego odpoczynku sam na sam ze sobą, to od razu reagują na moją książkę, bo się w niej odnajdują. Tak jak powiedziałam, tych ludzi jest trochę mniej niż tych, którzy ładują swoje baterie, kiedy są z innymi. Bo ekstrawertyk nie męczy się tak kontaktem z ludźmi, jak introwertyk. Ja teraz nie znajdę tego cytatu, ale co Suzan Zontek powiedziała o Szwecji z tą ciszą, że ona tam dudni ciszą? czy e, ty, jest ja To w mojej książce, moja poprzednia książka miała tytuł Stockholm, który tętnie ciszą", tętnie ciszą. A Susan Zontek w, w swoim liście ze Szwecji, który napisała w 69 roku, no, pisała w ogóle o, o Szwedach jako o ludziach niezwykle Neurotycznych, niezdolnych niemalże do kontaktu, którzy nie potrafią prowadzić rozmów, jeżeli nie upiją się wcześniej. Ale myślę, że jej list, który jest zresztą bardzo ciekawym przykładem takiego ostrego, kulturoznawczego tekstu i w którym do dzisiaj jest wiele prawdy, jednocześnie pokazuje, jak Szwecja się zmieniła. Także pod wpływem tego, że stała się krajem wielokulturowym. I ludzie z innych kultur ten szwedzki dystans i szwedzką nieśmiałość jednak troszeczkę zmienili, otworzyli Szwedów. Więc ta Szwecja, o której pisała Zon, tak właściwie już nie istnieje, ale na pewno jest tak, że nadal Szwecja to jest kraj, w którym ludzie bardzo szanują czyjąś przestrzeń prywatną, w której takie zbliżanie się do innych jest ostrożne. I czy jak powiedział Dawid Turfiel, w którym szuka się akceptacji i bliskości poprzez zachowanie odległości, co znowu brzmi jak paradoks, ale Turfiel twierdzi, że w każdej kulturze wszyscy ludzie na świecie potrzebują czuć, że są akceptowani przez innych, ale w różnych krajach, w różnych kulturach to zabieganie o bliskość inaczej wygląda i są takie kultury jak kultura włoska, gdzie trzeba ludzi klepać po plecach, mówić do nich głośno i urządzać od razu duże przyjęcia. I są takie kultury, w których po to, by się nie wyrówniać i by nie być taką osobą, na którą inni reagują zdziwieniem albo niechęcią, trzeba właśnie szanować cudzą przestrzeń, nie pukać bez zapowiedzenia do sąsiadów i jeżeli można, to siadać w autobusie na tym miejscu. Gdzie nie ma sąsiada. A pojawia się też w, w, w Twojej książce ten wątek, że Nowy Jork jest najbardziej tak naprawdę samotnym miastem. A ja sobie się ten Nowy Jork skojarzył w ogóle z podróżami i z tym, że jak jest się gdzieś za granicą, w, no w, w Nowym Jorku to przez większość na angielski, ale jeśli jest się w kraju, który się języka nie zna, to wtedy można poczuć taką, takie prawdziwe bycie tu i teraz ze sobą, bo jest się trochę tak, jak przez ścianę z tymi tak. ludźmi, prawda? Tak ja tego doświadczyłam w Szwecji, kiedy się do Szwecji przeprowadziłam. Ja znałam wtedy angielski, ale, um, ale właśnie nie znałam szwedzkiego i e, szwedzki był tak innym i egzotycznym dla mnie językiem, że nawet pamiętam, że słyszałam taką falę dźwiękową, że nawet nie byłam w stanie od, odróżnić słów. W szwedzkim jest bardzo dużo samogłosek, więcej niż w polskim, i te samogłoski mogą być długie albo krótkie, więc ta melodia tego języka jest zupełnie inna niż melodia mm, polskiego. E, więc rzeczywiście pamiętam, że to pogłębiało moje poczucie <grymne> pewnego odizolowania. E, w mojej książce pojawia się bohater, który był człowiekiem słów, i nagle stracił słowa, i to szwedzki poeta noblista, już nieżyjący. Rozmowa z nim to jedyna rozmowa w tej książce, którą zrobiłam jeszcze zanim wpadłam na pomysł jej napisania. Chodzi o Tumasa Transtremera, wybitnego szwedzkiego poeta tłumaczonego na ponad 60 języków, który, mając 58 lat, miał wylew i stracił wtedy Umiejętność mówienia i pisania, ale nie stracił umiejętności rozumienia e, słów. Cierpiał na afazję. Więc y, był człowiekiem, no, w takiej totalnej, człowiekiem komunikacji, człowiekiem, który był wirtuozem słów i nagle znalazł się w sytuacji, gdy mógł mówić bardzo dobrze, nie, tak i właściwie nic więcej. Ja zrobiłam dla niego w 2000, znaczy z nim w 2012 Wywiad, wywiad niemożliwy, bo rozmawiałam z kimś, kto nie miał słów, um, kogo opuściły słowa, ale ten wywiad stał się możliwy dzięki niezwykłej żonie y, Tumasa Transtremera, Monice, która odpowiadała na moje pytania zadawane poecie, ale w taki sposób, że nie mówiła do mnie, tylko mówiła do niego, nawiązywała z nim dialog, mówiła Tumasie, ty byś pewnie powiedział, że twoja Najważniejsza podróż życia to była podróż tu i tu, i on wtedy kiwał głową albo pokazywał, że się nie zgadza, bo nie ze wszystkim się zgadzał i czasami trochę czasu trwało, zanim udawało nam się ustalić, co on chce powiedzieć. Ale ta opowieść o nim i o jego żonie jest z jednej strony opowieścią o no, takiej, myślę, totalnej samotności, którą. Którą przynosi człowiekowi brak możliwości wyrażania tego, co czuje i myśli, zwłaszcza jeżeli był tak bardzo przyzwyczajony do tego, że, że był w stanie wyrazić wszystko i że pracował słowami. Ale jednocześnie ta rozmowa z transtremerami jest chyba opowieścią o tym, jak można przekroczyć ten rodzaj samotności. I chyba bardzo piękną opowieścią o miłości, która może tak często się nie zdarza, ale jednak czasem ta prawdziwa. Się wydarza i tutaj chyba ona właśnie była tą siłą. Czyli co samotność, nie wiem, właśnie wywołuje, daje ulgę, daje jakieś wyzwolenie? Jeśli się tak z nią, bo, bo piszesz też o tym, że, że Szwedzi się potrafią genialnie zagłębiać w te samotność, tak. że oni mają już to tak wykrwi, ale to to faktycznie przynosi ulgę? Myślę, że tak. To znaczy, myślę, że samotność. Y to znaczy, ja nie uważam, że samotność nie bywa ogromnym problemem, i w mojej książce opowiadam też o samotności niechcianej, o różnych formach niechcianej samotności, i o tym cierpieniu, które może się z taką samotnością wiązać. Ale jednocześnie, właśnie takie po pierwsze, znalezienie kotwicy w sobie samym, zaprzyjaźnienie się z sobą. A poza tym, zgoda na to, że czasami nawet w tej sytuacji, kiedy mam rodzinę, kiedy mam bardzo wielu bliskich, ale czuję, że muszę pobyć sam, dlatego że to jest jakaś część mojego rozwoju, mojej drogi, coś, co pozwala mi lepiej rozumieć siebie i lepiej jakoś radzić sobie z rzeczywistością, w której się znajduję. Wydaje mi się, że taki rodzaj samotności jest wyzwoleniem od tych wszystkich. Um, Ograniczeń, które niesie ze sobą przebywanie z ludźmi, a już na pewno bycie częścią społeczeństwa, i od tego, że właśnie, tak jak powiedziałaś, kontakt z drugim człowiekiem, zwłaszcza jeżeli to nie jest taka rozmowa, w której naprawdę chce się być kimś autentycznym i wyrazić siebie, tylko raczej jakaś rozmowa organizacyjna, albo taki small talk, albo rozmowa, która polega na tym, że udowadniamy sobie, kto odniósł większy sukces, czy komu gorzej się powodzi. W Polsce modne jest też mówić o tym, że jest źle. Polacy to, to jest ciekawa też cecha Polak, różniąca Polaków od Szwedów. Ale, ale w tych takich wszystkich rozmowach, w których się jednak nosi maski i w których nie, nie ma się poczucia, że jest się w pełni sobą, Rodzi się właśnie rodzaj też taki, takiej samotności, która przynosi niepokój. I wtedy taka samotność, kiedy człowiek sobie siedzi nad jeziorem i patrzy na wodę, to jest coś, co daje i odpoczynek. I myślę, że jak to nazwała Malin Ekman, to ta szwedzka dziennikarka, która pisała o samotności w Nowym Jorku, ona powiedziała, że coś takiego wywołuje poczucie niezłomności. Myślę, że też uświadomienie sobie Jakiegoś takiego naszego kontaktu ze światem natury, czy z wszechświatem, różnie to można ujmować, że to jest jakieś takie doświadczenie, którego potrzebujemy i które bardzo koi. I przynosi dużo ulgi. Bo kiedy się wyjmujemy z tego tłumu i stajemy się tak, stajemy sami na ziemi, to tak. czujemy właśnie tę moc. Dokładnie, i widzimy też siebie, i y, myślę, że często czujemy, że jednak jesteśmy częścią czegoś. Ja jestem na przykład agnostyczką, więc nie mogę powiedzieć, że we mnie y, takie bycie sam na sam, z sobą samą y, pogłębia jakieś doświadczenie religijne, którego nie mam, ale na pewno y, bardzo pogłębia poczucie y, jakiejś. Duchowości i tego, że należą do czegoś. Nie umiem tego nazwać, nie wiem co to jest, ale czuję, że to jest i czuję się w tym bezpieczna. I wydaje mi się, że bardzo wielu ludzi może ten rodzaj bezpieczeństwa poczuć. Dla mnie też taką drogą swego rodzaju samotności w oddechu jest praktykowanie jogi. I to też jest taka praktyka, która z jednej strony powoduje, że człowiek nagle lepiej widzi samego siebie, lepiej czuje swoje ciało, ma kontakt ze swoim ciałem, bo o tym też nie wspomniałyśmy, że nie tylko można być pozbawionym samoświadomości i kontaktu ze własnymi emocjami, i można nie rozumieć, dlaczego, dlaczego się denerwuję, dlaczego się irytuję, dlaczego jest mi czasem źle, ale można być też całkowicie odłączonym od swojego ciała nie czuć tego ciała, nie, nie, nie rozumieć go i to ciało może nam wtedy nie sprawiać też tej przyjemności, którą może nam dawać to, że w ogóle znajdujemy się w ciele. E, i, I joga jest też sposobem na to, żeby ko nawiązać kontakt e, ze swoją fizycznością. Także ja jestem wielką zwolenniczką tego, żeby e, tak po szwedzku trochę rozkoszować się byciem samemu z sobą. I tak jak pani tutaj, znaczy, przepraszam, na koniec no właśnie, ta, tak. jakoś się oddaliłam <grym> i poszłam jakąś samotność. samotność. <grym> oddaliłam się po szwedzku. <grym> o, chciałam powiedzieć, że tak jak na, tu piszesz na okładce książki, że to jest samotny jak szwed o ludziach północy, którzy lubią bywać sami. Bo tak. by, by, bywać samemu to nie znaczy być samotnym. To są dwie Oczywiście. zupełnie różne rzeczy, o których piszesz, i to jest taka pochwała, pochwała tej dobrej samotności z wyboru, który, na którą każdy powinien sobie raz na jakiś czas pozwolić, bo to jest naprawdę luksus tak. w naszym życiu, to który Szwedzi luksus. mają na co dzień a my powinniśmy sobie od czasu do czasu to zafundować. Ja uważam naprawdę, że tak jest i można dodać, że ta książka jest też opowieścią o mojej podróży z moim synem, dorosłym tak, synem, przepraszam, Danielem, przepraszam. Przepraszam. który robił zdjęcia, piękne zdjęcia, tak. prawda, krajobrazów samotności w całej Szwecji, ale ja właśnie podróżując z Danielem sporo myślałam o tym, że Taką strasznie ważną rzeczą w macierzyństwie, czyli w tej relacji, która. Macierzyństwo jest czymś, co całkowicie zabiera kobiecie na czas dłuższy samotność. My się, zostając matkami, właściwie musimy się nauczyć, że zawsze mamy być, kiedy jesteśmy potrzebne. I często w takim dosłownym sensie mamy bardzo mało czasu dla siebie. Ale trochę to tak jest, że jak już. Człowiek się przyzwyczai do tego, że e, zawsze ma czas dla swojego dziecka i nauczy się już tak to wszystko organizować, żeby to funkcjonowało, to wtedy przychodzi ten moment, w którym trzeba zrobić krok do tyłu i zacząć, dawa zacząć dawać dziecku coraz więcej wolności i zacząć rozumieć, że, m, że to dziecko musi być też czasem samotne, że trzeba mu dać skrzydła i ono ma gdzieś polecieć, e, i że ta miłość macierzyńska staje się przede wszystkim dawaniem niezależności i wolności, bo inaczej staje się bardzo toksyczna. Więc nawet po to, żeby właśnie mieć te bardzo bliskie relacje, dobre, na przykład z dorosłymi dziećmi, mój syn ma 20 lat i myślę, że, żeby się bardzo przyjaźnimy, ale właśnie to jest możliwe, dlatego, że ja go w jakiś sposób puściłam, pozwoliłam mu być niezależną, wolną jednostką, a mogłam to zrobić. Dlatego, że ja tak strasznie nie boję się tego, że, że nagle jestem sama i nie jestem w każdej chwili potrzebna mojemu synowi, bo jest jeszcze masa innych ludzi na świecie, którzy są dla mnie ważni. A poza tym właśnie mam kotwicę w sobie samej. Także ja uważam, że zresztą ja cytuję w tej książce Oszo, który twierdził, że tylko ludzie, którzy są zdolni do samotności i się samotności nie boją, są zdolni do prawdziwej miłości. Takiej miłości, która nie posiada, takiej miłości, która nie zniewala i nie czyni kogoś własnością, ale po prostu kocha. Tak, i takiej miłości, która wtedy, kiedy trzeba, pozwala też odejść. Dokładnie. I nie znika, tylko po prostu rozumie, że ta odległość bywa konieczna. Tak jak z tymi rozwodami u Szwedów, to wszystko się zamknęło w całość. <grym> Bardzo dokładnie. dziękuję. Dziękuję ogromnie. Podcast Wielkie Spotkania znajdziecie na naszej stronie wielka Spotify, Google Podcast i Apple Podcast.